Przechodzimy do następnego punktu. Są to uchwały budżetowe. Uchwała w sprawie zmian po 3 grudnia na rok 2013. Pani Lidia teraz przyjdzie i zrelacjonuje zmiany uchwały. W związku z tym, że nie ma pani Lidii, ja poproszę pana Sławka, przewodniczącego Komisji Budżetu, o opinię Komisji Budżetu, bo nie chodzi o to, co takie obecnie na zmiany uchwały budżetowej. Proszę bardzo. Komisja Budżetu Dziękuję bardzo. Czekamy na panią Milę. Dzień dobry, witam panią skarbnik. Powolutku, spokojnie, dążymy. Proszę pan Gwilą, oddaję panu głos o przedstawienie zmian uchwały budżetowej. Mikrofon włączony. Zaczynamy. Łapiemy oddech. Wszystkie zmiany, czy zmiany w zmianie? Zmiany sprawnie, bo mamy jeszcze debatę o bezpieczeństwie dzisiaj. Zwiększamy dochody o kwotę 2 285 922 zł. Wyjaśnię, jak to państwo mieliście podane, że kwota dochody, przyczyny zwiększenia tej kwoty, generalnie to chodzi o to, że w roku 2012 nie wpłynęły do nas środki planowane z Funduszu Spójności, z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu uporządkowania gospodarki godnościowej. W związku z tym pieniądze przenosimy na rok 2013. Bo one powinny wpłynąć na jakieś w marcu, w kwietniu, mam nadzieję, że będą. Inne zmiany to dotyczą informacji, dotyczą dotacji i subwencji. W związku z informacjami, jakie wpłynęły na temat dotacji od wojewody, na temat subwencji od ministra finansów, subwencje oświatową zmniejszają nam niewiele na szczęście, bo tylko 5365 zł. Natomiast dotacje generalnie zostają zwiększone o 9900 zł. I jeżeli chodzi o dochody, to jest tylko taka zmiana. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, to mimo że dochody zwiększamy o 2 285 000, wydatki zwiększamy tylko o 1 226 614 zł. Dlaczego jest taka różnica? Dlatego, że zakładane wcześniej wolne środki niestety nie uzyskaliśmy tych środków w takiej wysokości. Między innymi właśnie dlatego, że nie wpłynęły te pieniądze, które wstępnie obiecano, że wpłyną w grudniu dali część, resztę zostawili na rok 2013. I w związku z tym, że nie wpłynęły, to i pory środki były niższe i wynoszą one 3 779 814 zł. Co się zmienia w wydatkach? No to w wydatkach mamy przesunięcia w wodociągach, generalnie zwiększenie środków o 20 000 zł. Tam są przesunięcia między różnymi wodociągami w różnych miejscowościach. Generalnie zwiększenie jest największe o 200 000
Jankach przy ulicy Mysztonowskiej. Natomiast, przepraszam, o 100 tysięcy jest zwiększenie, natomiast zmniejszenie o 200 jest Dawida. To się wiąże też z tym, że część tych ulic wchodzi do projektu porządkowania gospodarki wolnościowej. Natomiast w oświacie jest zmniejszenie o 80 tysięcy na projekt szkoły, rozbudowy szkoły w Ładach. W styczniu co prawda zwiększaliśmy o 80 tysięcy, ale wtedy jeszcze nie była wybrana najkorzystniejsza oferta, bo sesja była akurat dzień po otwarciu ofert i oferty były zdecydowanie droższe. Tam tylko dwie oferty były poniżej 100 tysięcy, nie było wiadomo, czy one spełnią wszystkie wymogi. Okazało się, że jedna z nich spełniła. Stąd 80 tysięcy zabieramy z powrotem ze szkoły w Ładach. I tutaj jest o 20 tysięcy dajemy na usługi remontowe w szkołach, na wydatki bieżące. Potem 851, tu jest zwiększenie o 271 714 zł na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dlaczego jest takie zwiększenie? Dlatego, że w wyniku rozliczenia wydatków dotychczasowych na profilaktykę powiązaniu z dochodami uzyskanymi z tego tytułu powstały w tym zakresie wolne środki. One stanowiły część tych ogólnych wolnych środków i jeżeli chodzi o profilaktykę, to tutaj nie ma prawa wydawać na inne rzeczy, tylko pieniądze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być przeznaczone na ten cel. I stąd takie duże zwiększenie. W ubiegłym roku było większe o 100 tysięcy. W tym roku więcej wydano. 850, znaczy w tym to znaczy 2012, bo tak trochę się mówię, w tych latach, bo tymi latami się ostatnio zajmuje. 852 pomocy społeczna, no tutaj to jest zwiększenie wydawania o te 9900 zł, co były zwiększone dotacje z tym, że plus jeszcze przesunięcia z paragrafu 4300 do paragrafu 417 na wniosek gminnego ośrodka pomocy społecznej, dlatego że pewne usługi opiekuńcze wtedy pełniła firma, osoba prowadząca działalność, natomiast teraz to jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności, stąd zmiana paragrafu. I potem w dziale 900 tutaj tak widać takie dosyć duże zmiany, ale w zasadzie te zmiany to wynikają z tego, że Wojewódzki Fundusz przysłał nam pismo, o tym też pisałam w wyjaśnieniach, żeby klasyfikować wydatki związane w projekcie w rozdziale Fundusz Ochrony Środowiska, a nie Gospodarka Wodna. No i tu przy okazji jest to zwiększenie o 1 000 000 zł na trzecią fazę, którą macie Państwo umieszczoną w załączniku inwestycyjnym. Ta trzecia faza, póki co, to mamy złożyć na nią wniosek, ale ponieważ wniosek ma być złożony do 20 kwietnia i wykonane ma być studium wykonalności, przygotowane studium wykonalności, w tym czasie stąd wprowadzamy tą trzecią fazę i wprowadzamy większe pieniądze, to jest takie, których nie wydaliśmy w roku 2012 na uporządkowanie gospodarki wodnościowej, więc żeby nie wychodziły z tego projektu, to wstawiamy je wstępnie na tą trzecią fazę w roku 2013. I jeszcze 926 rozdział, to jest nowa zmiana, która się pojawiła wczoraj na wniosek pani dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, która wygospodarowała środki w wydatkach bieżących i przeznaczyła je na zakup odkurzacza wodnego i wiatr na boisko tutaj sportowe. No i cóż jeszcze, no, w wyniku tych zmian deficyt budżetu nam się zmniejsza, dlatego że mam większe dochody, mniejsze wydatki.
mamy zaciągnięte pożyczki i które planujemy zaciągnąć przez obligacje, pozostają na tym samym poziomie, dlatego że jest mniejsze pokrycie wolnymi środkami. To jest od nas za to przeniesienie dochodów z roku 2012 do roku 2013. Dziękuję bardzo. Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie. Otwieram dyskusję. Proszę o zadanie pytania. Proszę pani radna Szalek. Pani użyła pani takiego sformułowania wolne środki w grudniu, część wpłynęło, a część nie. Może pani nam przypomnieć, o co to chodziło? Znaczy nie, pani... No, wolne środki jeszcze... Wolne środki nie mogą wpływać, nie wpływać. No, ale tak, możecie przejęzyczyć. Pani to znaczy może nie dobrze dostało. Tu chodziło o dochody gminy. Ponieważ pewne dochody gminy, na które mieliśmy zapewnienia obiecane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z szóstego wniosku, tak zwanego, nie wpłynęły w 2012 roku i one, gdyby wpłynęły w 2012 roku, przeszły na rok 2013 w formie wolnych środków. Ponieważ to nie nastąpiło, w związku z tym my musimy zmienić te planowane wolne środki z 2012 roku, czyli zmniejszyć je, za to powiększyć dochody gminy o to, co dostaniemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak to mi widzę. Proszę bardzo. Czy ta kwota 2,285 to jest pewna, że tyle dostaniemy, czy będziemy mieli jakieś cięcia z tego w tym wniosku? To jest, proszę pani, kwota, ja myślę, że nawet dostaniemy większą kwotę od tej kwoty, która została wymieniona. To jest kwota szacunkowa. My oczywiście nigdy nie operujemy jakimiś stałymi kwotami, dlatego że to podlega weryfikacji dopiero wojewódzkich funduszu. Ja osobiście, jeśli chodzi o ilość środków, które tam były umieszczone w tak zwanym szóstym wniosku płatną opłatność, ta kwota jest znacznie wyższa. Niemniej jaką kwotę uzyskamy i jakie środki uznają tak jako środki kwalifikowane, no to będziemy mieć po pełnej weryfikacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma akurat taką sytuację, że zmienia swoje miejsce, przechodzi z ulicy Beethovena na ulicę Ogrodową, w związku z tym jest to przeprowadzka całego biura. Stąd mamy tutaj, jeśli chodzi, przepraszam, nie będę znał Bacha, nie z Beethovena, a z Bacha na ulicę Ogrodową. W związku z tym mamy tutaj jakby przeniesienie całego dużego urzędu i stąd, nie będę ukrywał, mają oni olbrzymie opóźnienia, jeśli chodzi o weryfikację. Poza tym przystępują do następnych działań, między innymi takich, jak mówiłem tutaj o ósmym programie, o ósmym wniosku. W związku z tym to wszystko jest robione razem. Troszeczkę są odkładane, w związku z tym te weryfikacje tych wniosków płatniczych, które my składamy. My złożyliśmy najliczniejszych 11 wniosków. Nie wszystkie są wnioskami, z których będzie wynikało jakieś dofinansowanie, bo wśród nich są też tak zwane wnioski puste. Wniosek pusty to jest taki, gdzie w danym kwartale nie poniesiono żadnych wydatków kwalifikowanych, w związku z tym nie skutkuje to wypłatą dotacji. Niemniej też takie wnioski się składa, bo musi być każdy kwartał jakby zamknięty wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu. Na dzień dzisiejszy mamy rozpatrywany szósty, czeka jeszcze do rozpatrzenia 15. Panie wójcie, koszty kwalifikowane wcale nie zależą od tego, czy są przenoszone, czy nie. Koszty kwalifikowane wynikają z naszych dokumentów, z faktur, które składamy do płatności. 11 wniosków, pan mówi 6 wniosek. Jakie inwestycje w tym są zwroty kosztami kwalifikowanymi? Jest jakich inwestycji? Gropolice jeszcze, czy już to jest na sprawie? Ten najtrudniejszy wniosek szósty, o którym teraz mówimy, to są te nieszczęsne Gropolice. Najbardziej, tak powiem, trudny wniosek, który był robiony, gdzie budowa była przed podpisaniem umowy kanalizacji, była robiona przed podpisaniem umowy, zupełnie w innych rygorach inwestycyjnych, niż powinno być to robione zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wytycznymi unijnymi. W związku z tym my mieliśmy tam najwięcej
sytuacji spornych, jeśli chodzi o naszą interpretację wykonanego zadania i przedstawionych dokumentów, a to, co żądano od nas w ramach projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Stąd moja wstrzemięźliwość tutaj, jeśli chodzi o kwotę i zakwalifikowane środki jako środki kwalifikowane, dlatego że ten wniosek jest dopiero sprawdzany i część wniosków z uwagi choćby na błędny sposób realizacji tamtej inwestycji może skutkować zmniejszeniem tej kwoty dofinansowania w ramach tego. Także to, że my przedstawiliśmy jako nasze środki kwalifikowane jakąś kwotę, to nie znaczy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma taką samą kwotę nam wypłacić. To podlega weryfikacji. Czy wniosek z nas kraju już jest rozpatrywany, czy już mamy jakieś informacje, kiedy będą zwroty, bo tam też spore? Proszę Pani, wnioski są rozpatrywane sukcesywnie, czyli tak jak mniej więcej realizacje inwestycji były dokonywane. Państwo dobrze mniej więcej pamiętacie, że jeżeli mamy teraz na dzień dzisiejszy rozpatrywany wniosek Nowy Grochowic, to dopiero następnymi wnioskami są wnioski, które były realizowane, czy tak jak Państwo to nazywacie, w ucelach z kraju. I pozostały zakres, łatka, to co było robione w ubiegłym roku. To są kolejne wnioski. Wniosku numer 6 nie ma Policji na sprawie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Na podstawie tej refundacji, jak do tej pory zostały dokonane, jakie kryteria wyglądają kwalifikowane naszych środków? Tutaj, Panie Radny, nie ma takiego żadnego schematu, że to jest jakiś procentowy układ. Nie, to nie jest... Generalnie wszyscy uznają się jednak, że odrzucają. Nie kwalifikują. Powiem tak, jeśli, to nie jest tak, że jakoś procentowo, tylko wyrzucają. Oczywiście czasami, proszę Państwa, trzeba jakby dwojaki rodzaj, tak powiem, działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednym z działań to jest taki, że po prostu oni nie udzielają kar beneficjentom. Kary są często procentowe. Na przykład za, tutaj już mówiłem, za pewne elementy w szóstym wniosku, kiedyś już omawialiśmy tutaj jeszcze dawno temu, kiedy kierownikiem, może nie aż tak dawno, ale kierownikiem była pani Gronowska, jednostki realizującej projekt, omawialiśmy pewne elementy, prawda, gdzie udzielono nam tak powiem procentowy pomniejszych zadań, prawda? I wtedy nam była różnica, z tego co pamiętam, około miliona złotych, że no, stwierdzono, że nie dadzą nam powiedzmy takiej kwoty. A no to właśnie między innymi układy związane z Nowymi Grochowicami. Chodziło tam o strony formalne. Teraz analizowane jest wykonanie tego zakresu rzeczowego, który został w Nowych Grochowicach wykonany. Czyli czy ilość metrów kanału to jest ta odpowiednia, czy ilość studzienek jest taka, jaka była we wniosku, czy ilość przyłączy jest taka, jaka była we wniosku i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo dokładnie analizowane. Czy kwoty wydatkowane na te zadania są zgodne z umowami? Czy faktury, które zostały otrzymane przez od wykonawców, są prawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Może być zakwestionowana, jeżeli będzie zakwestionowana, to jakiś element, na przykład jakaś ulica, czy jakiś odcinek, z uwagi na to, że czasami zdarzały się w Nowych Grochowicach na przykład umowy dodatkowe, które nie powinny być na przykład w takim momencie, jeżeli jest dofinansowanie ze środków unijnych, a nie były zgłaszane, były tam wykonywane, były zmieniane zgodnie z umową, zakres działań. To wszystko analizuje Wojewódzki Fundusz, czy to było prawidłowe i zgodne z tą wstępną umową, którą my podpisaliśmy. Faktem jest, że umowa została podpisana po zrealizowaniu tego zadania. Czyli no, nie mieliśmy tutaj, ja mówię, nie mieliśmy jako gmina, bo ja wtedy nie byłem tutaj, nie byłem wójtem, kto inny tego oczywiście, ale myślę, że tutaj nie obrzucając się, nie przerzucając się w taki sposób winy, nie było możliwości mieć tego rygoru, że tak powiem, wykonawstwa. I ten rygor wykonawstwa w przypadku Nowych Grochowic
No, porównaniu do tych rzeczywiście takich żelaznych i bardzo rygorystycznych założeń tych rad, które robi województwo, no cóż, Unia Europejska, Ministerstwo Ochrony Środowiska i tak dalej, no one nie do końca się mieszczą. Robiliśmy do tego olbrzymi zakres też kosztorysów wykonawczych, mimo że były to umowy ryczałtowe, z uwagi na to, żeby móc przedstawić Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska faktyczny zakres wykonanych działań. Ponieważ opisy protokolarne, które następowały na koniec budowy, były często bardzo lakoniczne i nie można było na podstawie nich stwierdzić, jaki zakres był naprawdę wykonany. To wszystko trzeba było zrobić już teraz, już jakby powykonawczo, żeby móc przedstawić odpowiednie dokumenty. Nie, trudno mi jest powiedzieć na chwilę obecną, jak zostaną te dokumenty przyjęte i czy coś z tych dokumentów nie zostanie zakwestionowane. Czy wojewódzki... Wojewódzki... Oni dokonują audytu tu na miejscu, u nas na przykład w Szczelenie? Tak, takie kontrole są. Są kontrole zarówno zamówień publicznych, są potężowe wyrywkowe danego zadania, jak również będzie kontrola taka już kompleksowa w momencie, kiedy dany program zostanie zakończony. I wtedy jest, mamy okres dość bardzo, jeśli chodzi o wykazanie się odpowiednimi parametrami, odpowiednimi wskaźnikami zrealizowanymi w ramach takiego programu. Głównie chodzi tutaj o ilość tych elementów, które Państwo tu macie, często nimi operujecie. Na podstawie tego będzie to wskazane, czy to zostały dopełnione wszystkie warunki, które zamieściliśmy w studium wykonalności. Między innymi, tutaj ja podkreślam któryś kolejny raz, te stawki, które mamy za wodę i za ścieki, które no, wszyscy płaczemy, że są one za wysokie. Proszę Państwa, na podstawie tych założeń i żeby uzyskać takie dofinansowanie, też muszą być na pewnym poziomie, żeby mieć odpowiedni wskaźnik wykonalności tego projektu. W studium wykonalności stawki są zapisane dość wysokie, w związku z tym my staramy się je żeby były one jak najniższe, ale no, z takich pierwszych już naszych rozeznań jest to, że no, wszędzie, gdzie były środki unijne pobierane na budowę infrastruktury wodno-ściekowej, tam wszędzie jest rygorystycznie przestrzegana zasada zanieczyszczający płaci. W związku z tym ta reguła również będzie w naszym przypadku podczas takiej kontroli analizowana i sprawdzana, czy wykonujemy to zalecenie. Również będą sprawdzane tak od strony technicznej wykonawstwo tych zadań. To znaczy, czy studnie to są takie, jakie są w projekcie, czy przekroje kanałów są takie, jakie są w projekcie. To wszystko jest rygorystycznie badane i tego na budowie nie można zmieniać. Co było między innymi robione podczas wykonywania prac w Nowych Grochownicach, gdzie ten rygor nie był tak duży i dopuszczano pewne zmiany w stosunku do projektu. No tak, to są wskaźniki wielkie, najbardziej mnie niepokoi, że nie wschodzi, jakie uzasadnienie jest stawek na przykład, że muszą być stawki dużo tańsze. Stawki powinny być tańsze, powinny wynikać z kosztów, prawda, jakieś kosztów, prawda, rozumiem, eksploatacja, no, jeden z elementów kosztów jest amortyzacja. Amortyzacja jest kwotą taką, że jeżeli my uważamy na przykład przykładowo, mamy 100 milionów, za 100 milionów kanalizacji, i jeżeli umorzenie weźmiemy na podstawie przykładowo 4%, to kosztem naszej spółki EcoRaszy powinno być to 4 miliony. Czyli my powinniśmy od spółki EcoRaszy zażądać 4 milionów rocznie wpłaty do zadzierżawy, żebyśmy mieli tą stawkę amortyzacji. Jeżeli spółka EcoRaszy jako swój koszt doliczy 4 miliony, plus koszty działalności. Proszę mi wiedzieć, że to jest tylko, żeby się zwróciło to 4 miliony, to jest 4 zł na metrze z tytułu tego, że wzięliśmy pieniądze od Unii Europejskiej. Tyle musimy zwiększyć, że tak powiem, stawkę za wodę. Nie taryfę.
nie analizując już jakikolwiek tam kosztów dodatkowych, czy spółka podniosła, czy nie, czy była gospodarna, czy niegospodarna, to później jakby na jeszcze inne elementy. Czyli nawet zachowując obecne koszty spółki, wykorzystując środki unijne, mamy niestety narzuconą wysoką amortyzację, którą musimy od razu wykazać. Inwestując nasze środki budżetowe do tej pory, mieliśmy wielki komfort taki, że nie musieliśmy wykazywać i żądać od spółki, żeby ona pokrywała koszt amortyzacji. Czyli my odrobiliśmy jako gmina odpis amortyzacyjny, ale od spółki braliśmy grosze. Już Państwo pamiętacie, że lata temu od spółki braliśmy za dzierżawę majątku 100 milionowego 60 tysięcy złotych rocznie. Już teraz podnieśliśmy na 700 po to, żeby sprostać zadaniu, jakie stawia przed nami właśnie zapisy unijne, ale obawiam się, że wykorzystując dalsze środki unijne, będzie to mało, bo będzie powiększał się nasz majątek na tyle, że ciągle będzie nam brakowało, żeby wykazać się tą zasadą, że zanieczyszczający płaci, czyli że amortyzacja jest wliczana w koszt. Jakie jest wskaźnik amortyzacji, na ile lat mamy? My mamy 4,5% na razie. Mamy taką, która wynika taką księgową, która wynika po prostu takiej amortyzacji. Niemniej my powinniśmy tutaj... No, moglibyśmy to osiągnąć w ten sposób, że rzeczywiście niech nam spółka dużo płaci, a my będziemy zapłacać do śniegów. Ja powiem tak, proszę Państwa, no właśnie, takie obejście. Tak, to jest ta możliwość, którą my możemy pójść, to znaczy obciążać spółkę dużą dzierżawą. Ona będzie nam płaciła, a my będziemy jej zwracać w ramach dopłaty do metra sześciennego wody i ścieku. Taka metoda jest zgodnie z prawem. To mi się wydaje oczywiście jakimś takim troszeczkę obejściem sensu, która jest, ale w naszym prawodawstwie jest dopuszczalna i wiele gmin no, zamierza w ten sposób ten zapis sobie w jakiś sposób rekompensować, żeby nie obciążać mieszkańców nadmiernymi kosztami opłat za wodę i ścieki. Może przy tej okazji, jeżeli już mówimy o tej spółce, chodzi o ekoraszyn dopłatach, bo Państwo wiecie, prawda, że ekoraszyn miał od lipca, że tak powiem, i my jako gmina mieliśmy dopłacać mieszkańcom, no oni wprowadzili to taka prawda od listopada, twierdząc, że będzie, no od listopada będzie kiedy rok, czyli rozumiem, że nasza uchwała będzie obowiązywać do listopada. Tak, ale to znaczy, że coś nie wiązali jeszcze. Tak, ale to znaczy, no, nie tyle my, co też nie my, bo... Ale to było tak, że... Ja się nie wywiązałem, to też pani mówi, że na głowie stawałem. Listy pisałem, no. Od 30 maja nie funkcjonowała rada, żeby wprowadzić do budżetu dopłatę. Ja nawet głosowanie w domu przeprowadziłem tam. Pan mieści dopłaty na sesji, a wcześniej nie było. I potem była sesja dopiero na wcześniej. Pani przewodnicząca, przed panią właśnie, tak? Panie Sławku, proszę. Też były planowane. Proszę tego nie robić. Proszę, czy są pytania w tym temacie jeszcze? Pani radna, proszę. Tak, ja jeszcze mam tutaj taką, ponieważ nie uczestniczyłam w sądzie, że to wszystko było dokładnie analizowane na komisji. Mamy pozycję 60 tysięcy w projektach budowlanych, z czego to wynika, czy coraz więcej już projektów gotowych schodzi, które były już dawno realizowane. Jakie już zeszły, żebyśmy mogli na przykład do budżetu wskazać? 600. 60 tysięcy? Tak. Czy nie 70? Ja mam 60. Ja mam 70. 60. Ale tak, ale że projekty budowlane chodzi o obiekty. Tak, tak.
ponieważ no, ulic jest dużo, my już środki, które mieliśmy na projekty, bo to są właśnie tylko cena projektowa, przeszły z ubiegłego roku, plus te, które no, w jakiś sposób staramy się zrobić z tego roku, no trzeba dofinansowania, ponieważ nie starczy nam środków, żeby rozpocząć dalsze projektowanie tych ulic, które tutaj są wymienione. Stąd no, trzeba taką 50 po 60. No, projektowanie nie jest bardzo drogim elementem, no, ale przy takiej ilości, którą tutaj mamy, te 390 tysięcy już powoli zostaje wyczerpane. Jeśli chodzi o zaangażowanie środków na podstawie już podpisanych, żeby potem móc rozważyć przetargi, no, musimy mieć zabezpieczone środki. To te 60 tysięcy. Panie wójcie, ja mam taką prośbę, żeby radni dostali informację, bo wiemy, że w tej pozycji od dobrych kilku lat niektóre ulice są i one się tak powielają. Czy w ramach tych ulic od kilku lat są robione prace projektowe? Jeśli nie ma szans, to proszę nam przekazać taką informację radnym, że w zasadzie niepotrzebna jest taka pozycja i wykreślamy. A jeśli są pozycje, które od kilku lat są i są nierealizowane, z jakiego powodu? Jeśli można było ich robić, a nie są robione, i na przykład jeśli dopiero ostatnio była w tym roku złożony projekt ulicy, czy on jest realizowany, czy nie. Chodzi mi tak samo jak w przypadku zmian planu przestrzennego zagospodarowania, żebyśmy mieli jakieś tam informacje, bo wpisywać i robimy i sobie z będą nadzieję i mieszkańcom, że będą realizowane projekty. Ja powiem tak, no, sporo z tych ulic, które tutaj Państwo macie zamieszczone, jest realizowane, jeśli chodzi o serię projektową. Rzeczywiście są takie tematy czasami, które z uwagi na sprawy własnościowe, one jakby nie ma jeszcze sfery projektowej. Są ulice tu wymienione, gdzie nastąpiła regulacja stanu prawnych. I w związku z tym ulica jest, ale dopóki nie będzie tej regulacji stanu prawnego, przynajmniej w jakiejś znaczącej części dokonanej, no to rozpoczynanie projektu jest też bezzasadne. To projekt nastaje w momencie takim, że już ma projekt gotowy, a nie ma możliwości jego realizacji i uzgodnienia w starostwie. W związku z tym ja chętnie coś takiego zrobię, że dam wykaz ulic, które w sposób już no, pewny nie są możliwe do zrealizowania z uwagi na sprawy własnościowe. Nie będę ukrywał, są też ulice, które są realizowane. Zrealizowane są dość długo. Ja mówię tutaj między innymi o ulicy Jarowskiego, tak, Jarowskiego, nie ma, mówimy to tutaj na zapisie, ale on już tutaj jest, gdzie na przykład do tej pory no właściciele ostatnich działek, Państwo Wołek i Państwo Lewandowski, którzy zresztą tutaj walczyli o te kontry, nie dali nam możliwości przejścia nad kanalizacją deszczową do domu Opaczewskiego, który jest z tyłu za ich działkami. Nie ma możliwości odprowadzenia wód i teraz pytanie, czy robić, że tak powiem, niepełny, zły, pod względem technicznym projekt, nie wykonywać złą ulicę już w swoim założeniu z niedostatku, bez odprowadzenia odpowiednio wody opadowej, co przy ulicach ślepów uważam bezprzewodnie jest wadliwą rzeczą. Czy też no, dalej jeszcze wnąć w uzgodnienia prośby pisma z mieszkańcami po to, żeby uzyskać stosowną zgodę. No tu mamy często tego typu mamy problemy. Są również problemy podziałowe, gdzie wydzielamy dział gruntów po to, żeby taką żonę można było zrealizować. To jest gmina, właściciela, która jest w. I tutaj powoli nam się udaje, między innymi też na ulicy Korkowej, no już mamy pierwsze akty notarialne podpisane z właścicielami, którzy przekazują gruzy po tę ulicę. No ale też sukces dopiero można, tak powiem, obwieścić wtedy, kiedy ostatni właściciel, który musi przekazać gruz, przyjdzie i stosowne akty notarialne. Dziękuję bardzo.
są jeszcze pytania? Ja chciałam tylko powiedzieć, dobrze, żebyśmy wiedzieli na przykład, jak informacji, po to jesteśmy radnymi, tak jak i pan Leszno Strzyżek i pan Żabikowski radny mówił, żeby nas wspomóc, żeby jeszcze ewentualnie pochodzić po mieszkańcach, powiedzieć, jakie to jest ważne dla pozostałych, żeby się zgodzili, żeby przyspieszyli, żeby cokolwiek w tym temacie zrobić. Jeśli my nie mamy informacji, jeśli nie uzyskujemy, trudno nam jest uzyskać na jakim etapie, bo mało mamy w tym temacie informacji, to żeby było, żebyśmy my radni dostali. Może takie informacje, które Państwo otrzymacie, z władzy ulicy, jaki jest stan zaawansowania, ewentualnie jaki jest, jakie są powody, ale na przykład nie jest realizowany. Dziękuję Pani Rada. Ostatnio, jak ja pytałam o ulicę Dworkową, powiedział Pan, że mamy wszystkie uzgodnienia już przygotowane drogi. A teraz nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że nie mam wszystkich uzgodnień. Powiedziałem, że mam uzgodnienia z właścicielami. A uzgodnienie, a podpisanie ostatecznego aktu zasadniczego to jest jeszcze pewna droga. Bo musi nastąpić wydzielenie działki, jeżeli ta działka nie jest wydzielona w pasie drogowym. Na poszerzenie danej drogi, taki wypadek ulicy Dworkowej. Niektóre działki są wydzielone, inne działki nie są wydzielone. Były też żądania jednego z właścicieli, który chciał rzecz, która jest niemożliwa z uwagi na zapisy, jakie obowiązują w gminie, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, choć ten teren nie jest objęty miejscowym planem, ale gdzie indziej obowiązują pewne zapisy, uważam, że trzeba jednolicie, że tak powiem, do wszystkich miejsc w gminie podchodzić. W związku z tym te uzgodnienia czasami już są, jeśli czasami mieszkańcy wycofują. Ale nie mówię tutaj, że tu się ktoś wycofał. W jednym przypadku jeszcze nie mamy, było podpisane porozumienie przez mieszkańca, ale przez właściciela, ale ja nie mogłem jego podpisać ze swojej strony, bo był zapis, który był niemożliwy do wykonania przez nas, jak i przez gminę. W drugim przypadku następuje jeszcze podział działki, wydzielenie działki drogowej. To znaczy, w tym roku będzie ulica Dworkowa zmieniona, czy raczej nie? Proszę Pani, mi jest trudno powiedzieć, jeśli chodzi o jak długo jeszcze ten proces potrwa. Są wszelkie możliwości, że jeszcze na jesieni ta ulica mogłaby być zrobiona. Nie wiem, kiedy zostanie wykonana tych ostatnich działek. Jeszcze chciałam się spytać o kwestię Jaworskiego. Państwo radnicy wyrazili zgodę przejścia właśnie do rogu Opaczewskiego, jak nie będą uchwalone korki. No i korki zostały uchwalone i Państwo. Czy Państwo wyrazili zgodę na dzień dzisiejszy? Takiej zgody no, nie chcą wyrazić. Koty powstały, być może no, tutaj widzą jakąś taką działania gminy w stosunku do tych może niewłaściwe, czy że tam jakby pomknięcia, będzie uwzględnieni. My jako gmina, no, oczywiście tu nie ponosimy żadnej winy. Niemniej odczucia czasami są różne. W związku z tym ani jedno państwo, ani drugie państwo nie wyrazili zgody dla przejścia przez ich teren po skraju działu samym kanałem, żeby przeprowadzić wody do kanału Paczyskiego. Chciałam jeszcze spytać o ulicę Brodolicką, czy tam wszystko jest załatwione? Doszło do odwodnienia i drogi? Proszę Państwa, my mówimy o drogie odwodnienia. Nie możemy nie powtórzyć, bo nigdy przy ulicy Dworkowej. Ja mam prośbę. W tej chwili omawiamy tą uchwałę budżetową. Ja proszę o ciszę. Powiem tak. W ulicy Dworkowej jest projekt, który jest na odwodnienie tej ulicy. Mam nadzieję, że powinien być w tym roku realizowany, takie są nasze. Co do budowy ulicy, my nigdy nie robiliśmy ulicy Drogowskiej jako budowy ulicy. Proszę Pani Radna Szarek. Panie Wójcie, mam taką pozycję budowa kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Z tego co pamiętam, projekt budowa Domu Kultury oraz parkingu. W parkingu nie mieliśmy takiej pozycji.
nie przypominam sobie, żebyśmy mieli zapisie, prawda? W prognozie wieloletniej mamy tylko projekt wygodania Domu Kultury, to się nie kłóci. I chciałam się, jeszcze nie skończyłam, panie wójcie. Wiem, pamiętają wszyscy radni, że mieliśmy występować o fundusze zewnętrzne do budowy Domu Kultury. Może nam pan przedstawić, jaka jest sytuacja. Wiem, że do ministra dziedzictwa kultury i dziedzictwa narodowego występowaliśmy z wnioskiem, czy dostaliśmy te pieniądze. Jeszcze jedno pytanie od razu. Do 27 lutego były nawet wnioski z Funduszu Rozwoju Wsi, z którego poprzednio skorzystaliśmy. Czy był jakiś złożony wniosek i czy dostaniemy z tego funduszu pieniądze? Proszę panią. Znaczy, jeśli pytań było dużo, to jeśli chodzi o parking i wydzielenie, znaczy jest to w ramach jednego projektu, który jest, jeśli chodzi o budowę Domu Kultury, po prostu do Domu Kultury jest część parkingowa. Ponieważ tak jest, że wniosek, który był składany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mógł być złożony tylko na element związany z samą budową Domu Kultury jako dom budynku. Nie mógł być związany z infrastrukturą towarzyszącą, bo takie były założenia tego wniosku. Ministra Kultury, w związku z tym wydzieliliśmy dla potrzeb złożenia tego wniosku ten element projektu, czyli cały teren, łącznie nawet z trawnikami i z elementami, które otaczają cały ten dom kultury, nie mogą one, że tak powiem, być ujęte w złożonym wniosku. Wniosek został złożony do Ministerstwa Kultury, nie został nam przydzielony z tego tytułu pieniądze. Byliśmy jako piątą czy siódmą gminą pod kreską, tak powiem, na 70 punktów, które kwalifikowały do uzyskania dofinansowania. Byliśmy 69,5, czyli pod kreską byliśmy jako siódma gmina. W wyniku odwołań minister przydzielił jeszcze, uwzględnił jeszcze około 40 wniosków. Jednak ponieważ jest tam już w tym zakresie 40 wniosków, minister nie musi kierować się zasadami punktacji, w związku z tym przydzielił innym gminom, nawet takim, które mają na przykład 50 punktów, a mamy 69,5. No, tak jest rzeczywiście w zapisie ministerialnym, że środki już w ramach odwołania są przyznawane bez uwzględniania pierwszej punktacji. To jest tym bardziej dziwne, że możemy złożyć odwołanie tylko w systemie EMOI, czyli nie możemy specjalnie nawet opisać, dlaczego to odwołanie składamy. Tylko, tak powiem, wpisujemy, składamy odwołanie i z powrotem wysyłamy ten sam wniosek. No, takie są zapisy ministra, jeśli chodzi o wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ja bym osobiście w Ministerstwie Kultury rozmawiałem z ministrem. No, powiem szczerze, rozmowa była bardzo miła, ale już wtedy jakby nie dawano nam większych szans z uwagi na to, że nasze zadanie jest zadaniem dość dużym, że powołanie ministerium będzie miało zbyt dużo środków. Okazało się, że środków nie miał wcale tak mało, dlatego że powołanie 40, nawet ponad chyba. No tak się czasami zdarza. No nie, my jesteśmy ministerstwem, nie popełniamy za ministra, jakimi się kierował tutaj względami. Co do zapisu w budżecie, bo z tego co przypominam, my nie wiem skąd się pojawił zapis w budżecie oraz parkingu. Radni, jakby było tam jeszcze o przeprowadzeniu konsultacji, te zapisy zginęły. Nie wiem czemu, bo nie powinny zginąć. Te zapisy były wprowadzane w ubiegłym roku i to się wiązało z tym, co już wspomniałem, z wydzieleniem zadania. Z tego zadania można było wydzielić tylko zadanie samej budowy, dlatego że
we wniosku, który składaliśmy do ministra kultury, nie można było zawrzeć żadnych elementów towarzyszących, czyli żadnej zieleni, chodniczków, żadnych trawniczków, niczego, co jest normalnie w projekcie budowlanym, się mieści, jest zawarte. Panie Wójcie, ja chcę, że ktoś zmienił zapis, na którym my jakby radni nie procedowaliśmy, więc to coś tu jest nie tak sami. Z drugiej strony w takiej sytuacji dom kultury ma nas kosztować ponad 8 milionów, nie mamy żadnych zewnętrznych pieniędzy. Wszystko z pieniędzy gminy będziemy na dzień dzisiejszy budować. Z tego co wiem, został wybrany inwestor zastępczy. Kiedy on przystępuje do pracy? Został jeszcze wybrany inwestor zastępczy, został wybrany jakby oferta, ale umowa z inwestorem zastępczym nie jest podpisana. Czyli nie mamy żadnych funduszy, cały dom kultury, ponad 8 milionów pieniędzy w innych obligacji, kredytów będziemy budować. Znaczy, proszę pani, jest to tak samo, jak budujemy ośrodek zdrowia, jak budujemy szkołę w Sękocinie, jak budujemy przedszkole na ulicy Lotniczej. Budujemy to z budżetu gminy. A powiem jeszcze mało tego. Przeważnie jest tak, że podczas budowy każdego z tych obiektów będziemy oczywiście w ramach projektów, które będą ogłaszane, zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie. Panie Wójcie, jeszcze chciałam wrócić do tego, do Funduszu Rozwoju Wsi. Nabór 27 lutego, czy składaliśmy jakiś wniosek i czy już mamy jakąś informację, czy został zaakceptowany. Poprzednio wiem, że szkoła Sękocin chyba została nieprzydzielona na pieniądze. Czy będzie do następnych naborów też korzystać? Nie, z tego naboru nie korzystaliśmy, jeśli chodzi o nabór rozwój wsi. Dziękuję bardzo. Są dodatkowe pytania? Jeżeli nie ma, to zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania w jakiej formie. Proszę, pan powierzchnie. Ja to są, znaczy ja się mówię o Fundusz Rozwoju Wsi. Jeśli chodzi o Fundusz Rozwoju Wsi, to są pożyczki. My nie mieliśmy jakby w swoim zamierzeniu uzyskiwania następnych. Proszę, bo zamknęliśmy dyskusję jeszcze. Tak, ale ponieważ pan mi to odpowiedział, poprzednio dostawał się taką informację, że bardzo dobrze korzystać, bo to są pożyczki. A w tej chwili pan mówi, że no to tylko pożyczka, no to po co składa? Dobrze, dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę pana przewodniczącego. Uchwała Rady Gminy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Raszy na rok 2013. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 punkt 4 punkt 9 litera D oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Draszynie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 2 285 922 zł i dokonuje się zmian zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 91 680 920 zł i obejmuje 1. Dochody bieżące 78 102 419 zł. Dochody majątkowe 13 578 501 zł. Paragraf 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 226 615 zł i dokonuje się zmian zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 108 860 764 zł i obejmuje 1. Wydatki bieżące 71 905 907 zł. 2. Wydatki majątkowe 36 954 zł 800 przepraszam, 36 954 4827 zł. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych do Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. 1. Dewizy budżetu zmniejszone o kwotę 1 059 308 zł, wynoszące 17 179 814 zł,
zostanie sfinansowane przychodami pochodzącymi z A. zaciągniętych pożyczek 3 miliony 400, B. emisji obligacji komunalnych 10 milionów i C. wolnych środków 3 miliony 779 814 zł. 2. Przychody budżetu zmniejszone o kwotę 1 251 809 zł, wynoszące 20 740 431 zł, pochodząc z następujących tytułów. A. Zaciągnięty pożyczek w kwocie 3 400 000, B. sprzedaży papierów wartościowych 10 milionów, C. zaciągniętych kredytów w kwocie 3 560 618 zł, D. wolnych środków w kwocie 3 779 814 zł. 3. Schody budżetu zmniejszono o kwotę 192 500 zł, wynoszące 3 560 618 zł, przeznacza się na A. Składy otrzymanych kredytów w kwocie 3 144 453 zł, B. Składy otrzymanych pożyczek w kwocie 416 164 zł. 4. Limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu pozostające bez zmian wynoszą 2 miliony zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2 miliony zł. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejszone o kwotę 192 500 zł dotyczą A. Wkłady wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 560 618 zł. B. Pokrycia deficytu budżetu w kwocie 13 400 000. Paragraf 6. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa załącznikiem uchwały mniejszej uchwały. Paragraf 7. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków z nimi finansowanych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały podlega się wnioskowi gminy. Paragraf 10. Uchwała podlega ogłoszeniu. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały?